witam serdecznie, drogie strzelce, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie tego tygodnia przynoszą Wam, moi drodzy. Co też dla strzelcy. I lecimy. Ślepa walka. Ślepa walka, ale zwycięstwo. No dobra, czyli dziwnym trafem Wam się uda, słuchajcie. Dziwnym trafem Wam się uda, wchodzicie w piękną energię, w swoją energię zwycięzcy, czyli coś Wam się uda w tym tygodniu, powalczycie sobie o coś w pracy, czysta droga, podpisanie umowy, czyli wywalczycie sobie, być może wywalczycie sobie nową pracę, nową i tu muszę dodać jedną kartę, bo mi się nie podoba. Wiele strzelców, no dobra, ale ucięłam wam wątek nowa praca. Mamy tak, dziwnie, ale tak, i w związkach walka, i w energii tygodnia walka, słuchajcie, ale da wam to zwycięstwo. W przedziwny sposób da wam ta walka, ta kłótnia, ta awantura, te postawienie się, da wam w tym tygodniu zwycięstwo zarówno na niwie zawodowej, jak i na niwie prywatnej. Tak naprawdę, jeżeli jesteście strygonem wodnym, no to pięknie zwyciężacie. Być może będziecie strofować dzieci w jakiś sposób, będziecie walczyć o coś z dziećmi, z małżonkami, ze współpracownikami, ale mogą być to też młodsze osoby od was i tak naprawdę karty podpowiadają, jako przez drogę, to mówią, nie walczcie, bo i tak się tym znudzicie w pewnym momencie, a i tak wygracie, bo jesteście na pozycji wygranej, to tak jakbyście były zwycięzcami od samego początku tego pojedynku, moi drodzy. To jest, tak mi się wydaje, tym bardziej, że wchodzicie w coś nowego, jest tu pomysł, tutaj coś się zaświta w tym tygodniu, mamy tego asa buław, czyli nowa energia niesamowicie, lub jeżeli czy samotne, czy nawet w związkach, no bo cóż tu mogę powiedzieć innego, ale jest tutaj, słuchajcie, jest to tydzień taki bardzo erotyczny dla strzelców z tego względu, że jest takie, mam coś pięknego, ale coś się pojawiło piękniejszego, tak? I kurde, bym zawalczyła, może bym coś uszczknął, może bym spróbowała i powiem Wam, że myślę, że mocno się nie napracujecie, o tak bym powiedziała, jeżeli chodzi o energię, w szczególności, słuchajcie, o energię strygonu wodnego, także tutaj myślę, że czeka Was zwycięstwo. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o pracę, drogie strzelce, no to fortuna będzie sprzyjać, przychodzi jakieś zamówienie, troszeczkę trzeba o to powalczyć być może, ale coś spływa do Was, jest jakieś zwycięstwo, jesteście w pięknej swojej energii, takie szóstki buław, jest podpisanie czegoś, ruszenie do przodu. Jeżeli chodzi o pracę, o jakieś sprawy zawodowo-bytowe, słuchajcie, no to idziecie na czystą drogę, wchodzicie na coś czystego, czyli podpisujecie i gdzieś tam schodzi te całe ciśnienie całego tygodnia, bo myślę, że przez cały tydzień o coś Wam przyjdzie powalczyć, trochę się znudzicie, czy złapiecie oddech, ale czegoś, moje drogie strzelce, w tym tygodniu nie zauważycie, nie odpowiem Wam, o co chodzi, czy chodzi o pieniążek, czy chodzi o energię, czyli być czy może chodzi o emocje, ale czegoś nie zauważycie, wejdziecie w taki, powiedziałabym, w takie koło napędowe, że będziecie właśnie w ten głupiec, czyli tak naprawdę wejdziecie w taką, gorzej być nie może, ja to już sobie idę, lub ja sobie tworzę i ja idę na te koło, ja tak działam i się będziecie napędzać, słuchajcie, niesamowicie mocno w tym tygodniu. Jeżeli ktoś tam będzie chciał stanąć w szranki z Wami do walki, no to pokażecie mu tutaj, gdzie, jak to się mówi, gdzie raki zimują, tak, ale pięknie powiem, tak, wychodzicie w tym tygodniu ze wszelakich tak naprawdę, gdzie ludzie powinni być poturbowani, takich turbulencji życiowych, wychodzicie, słuchajcie, wspaniale, bo wchodzicie na czystą drogę, a wręcz bym powiedziała, że spisujecie się na nowo, czyli jesteście coś z tych turbulencji, coś z tych zawirowań tego tygodnia spłynie na Was, spłynie i mamono, i uczuciem, i serduszkiem, i podpisaniem czegoś, no powiem tak, poprzez jakąś walkę, poprzez jakąś szamotaninę, być może szamotaninę słowną, życiowo, takim rzucaniem się w wir, takim nieprzemyślanym, bo to jest takie nieprzemyślane, to jest ślepe, to jest taka mała, ślepa furia,
która będzie Wam towarzyszyła, ale jednocześnie ten napęd, napęd Waszej energii, Waszej, bo Azbuław to jest Wasza taka najpiękniejsza energia, ona tak tworzy, ona się tak Was otworzy, pięknie Was wyciągnie. Powiem tak, każdy oponent, który stanie w tym tygodniu z Wami w szranki, no niestety dostanie mu się po nosie, pokażecie, gdzie raki zimują i wchodzicie na czyste koło życia tak naprawdę. Coś podpisujecie, jesteście zwycięzcami, po coś idziecie, ale w tym tygodniu uznacie, że nawet dla zasady, dla samej zasady, czy Wy musicie, czy nie musicie, to i tak dla samej zasady po prostu o coś dla siebie powalczycie z czystą przyjemnością. Także tak to widzę, moi drodzy. Jeżeli chodzi o zdrówko, to uważajcie tylko na narządy rodne, czy są to panowie, jeżeli panowie, no to na te nasze wasze narządy męskie, tak, kobietki, no na narządy rodne ewidentnie, bo coś się zadziewa i uwaga na urazy kręgosłupa, czy ogólnie kośćca, tak, bo chodzi o kościec, o koście, czyli gdzieś tam mogą być urazy, ale w szczególności jeśli chodzi o schody, jeżeli chodzi o schody, czyli jak schodzimy, czy jakieś potknięcia, przewrócenia, tego typu jakieś kontuzje, na to uważamy, bo gdzieś to się odbije na naszym, na waszym, moi drodzy, kościu, także tak to widzę, ale słowa, energia po prostu taka. Pozdrawiam strzelce serdecznie i do kolejnego czytania, buziaczki, hejpa.